Cześć, witam, dzień dobry, to Silver Stacker i kanał Serwer dla Zuchwałych, czyli Silver Stacking po polsku. Wrzesień to miesiąc, w którym pojawia się bardzo dużo zapowiedzi nowych monet, nie tylko z obecną datą, ale także w przypadku kilku mennic już z datą przyszłoroczną. Zapraszam więc na przegląd kilku takich nowości, które pojawiły się w przeciągu ostatnich paru tygodni. Australijska Perth Mint przyzwyczaiła nas do tego, że od września rozpoczyna sprzedaż monet datowanych na rok przyszły. Niedawno pojawiły się materiały prezentujące nowe wizerunki popularnych serii tej właśnie mennicy. Pierwszą ciekawostką, która rzuca się w oczy, jest zmiana dotycząca napisów na rewersach koali, kokabury, a także złotego kangura. Z monet zniknął ten charakterystyczny okrąg towarzyszący srebrnym monetom od roku 2011, na którym znajdowały się właśnie te napisy. Obecnie zdecydowano się opisy umieścić w górnej części monety, przy okazji skracając, ale także uwidoczniając nazwę serii. Dzięki temu zabiegowi uzyskano nieco więcej przestrzeni na monecie, którą dość umiejętnie wykorzystano na tych właśnie najnowszych wydaniach. W mojej opinii, zwłaszcza kokabura sprawia bardzo dobre wrażenie, gdyż nie widać praktycznie żadnych pustych miejsc i poszczególne elementy ładnie wypełniają całość rewersu. Sam ptak z kolei również został bardzo ładnie zaprojektowany i wygląda naprawdę bardzo dobrze. Mam też wrażenie, że nowy, większy opis tutaj na monetach, zwłaszcza serii, który prawdopodobnie będzie wypolerowany, doda bardzo ciekawy efekt właśnie tym monetom. Wizerunki koali, jak i kangura też wypadły przyzwoicie, więc myślę, że osoby, które je kupują, nie będą zawiedzione. Monety, tak jak wcześniej, występują w różnych wersjach wagowych. Jednouncjowa kokabura ma się pojawić w sprzedaży już od połowy października, a koala na początku stycznia. Podejrzewam jednak, że już niedługo będzie je można zamawiać w przedsprzedażach. Myślę, że podobnie do mnie wiele osób czekało jednak na wizerunki związane z Lunarem 3. Rok 2022 jest rokiem tygrysa, więc ostrzyliśmy sobie zęby na porywające wizerunki dzikiego kota. I w tej materii z pewnością nie zawiódł tygrys znajdujący się na złotej i platynowej monecie. W mojej ocenie praktycznie od pierwszego wydania złote wizerunki Lunara III sprawiają nieco lepsze wrażenie niż te, które znajdziemy na srebrze, co oczywiście nie oznacza, że srebrne monety wypadają słabo. Srebrny Lunar ponownie przedstawia mamę z maluchem. W pierwszej chwili muszę przyznać, że miałem nieco mieszane uczucia co do właśnie tego wizerunku, ale ostatecznie uważam, że jest całkiem fajny i całkiem udany. Poszczególne elementy tutaj również na otoczenia monety współgrają tutaj ze zwierzakami i skutecznie wypełniają całość rewersu, więc całość moim zdaniem jak najbardziej wygląda na plus. Start sprzedaży nowych lunarów zapowiedziano już na 12 września. Skoro jesteśmy w Australii i rozmawiamy o lunarach, to czas odwiedzić Royal Australian Mint i obejrzeć ich najnowsze propozycje. Na stronie mennicy można już podziwiać wizerunek tygrysa na soczewkowej lustrzance, ale jak historia pokazuje, ten tygrys powinien zawitać również na monetę bulionową. W mojej ocenie tygrys prezentuje się naprawdę bardzo dobrze i z całą pewnością będę kontynuował serię u siebie w zbiorze. Tutaj również w pełni wykorzystano praktycznie całą powierzchnię monety, by właśnie przedstawić nam tygrysa i do tego zrobiono to w sprytny i w bardzo ciekawy sposób. Także tutaj jestem naprawdę pod wrażeniem. Poza srebrną wersją, pod różnymi postaciami, mennica oferuje także złoty odpowiednik, tak jak zresztą było to w przeszłości. Na ten moment dostępne są już wersje lustrzane monet, lecz nie jest mi znana data pojawienia się wersji bitych stemplem zwykłym. Podejrzewam jednak, że nastąpi to niebawem. Inną flagową serią mennicy Royal Australian Mint są najniebezpieczniejsze zwierzęta Australii. Niedługo w sprzedaży pojawi się już trzecia odsłona tej serii, a na niej zobaczymy skorpiona. I w tym przypadku również, patrząc na dostępne zdjęcia wizerunku monety, miałem na początku naprawdę mieszane uczucia co do tego właśnie wydania. Dopiero zdjęcia w lepszej jakości, dostępne na stronie mennicy,
pokazały, że Monata może faktycznie wypaść całkiem przyzwoicie na tle swoich poprzedników. Na tych zdjęciach widać zdecydowanie więcej detali na Skorpionie, które mam też nadzieję, że będą w realu tak bardzo widoczne. Nie do końca podobają mi się te paski imitujące promienie słoneczne, ale mam nadzieję, że finalnie nie popsują one całości tej monety. Srebrna wersja jednouncjowa ograniczona jest nakładem do 25 tysięcy, a złoty skorpion zostanie wybity maksymalnie w liczbie 250 sztuk, czyli identycznie jak w poprzednich wydaniach. W ostatnim czasie można było zauważyć wiele wydań poświęconych żaglowcom i obok dobrze już znanym seriom jak Nautical czy Black Flag pojawiają się nowe propozycje. Jedna z nich, która przykuła moją uwagę, to seria Pirate Queens z monetą N Bonny. Seria ma być poświęcona najbardziej znanym kobietom piratom, ale nie będzie przedstawiać postaci, a jedynie jednostki bohaterek, a przynajmniej takie wnioski wysnułem patrząc na pierwszą monetę. Samą postać kojarzę najbardziej z serialu Black Sails, więc myślę, że stąd moje zainteresowanie tą serią. Monety wybija właśnie Royal Australian Mint na zlecenie Wysp Salomona. Więc trudno powiedzieć, czego możemy się tak naprawdę spodziewać pod kątem jakościowym tych monet i później na etapie dystrybucji. Srebrne wydanie jednouncjowe ograniczono nakładem do 10 tysięcy egzemplarzy, natomiast złote monety wybite zostaną jedynie w ilości 100 sztuk. Obie wersje są już dostępne w sprzedaży. Pojawiła się także kolejna moneta spod szyldu Wysp Niue oraz New Zealand Mint, nawiązująca do kultowej serii filmów z lat 90. Powrót do przyszłości. Podobnie jak na monecie sprzed roku, na wizerunku umieszczono również charakterystycznego DeLoreana, zaprezentowanego tym razem w fazie skoku w czasie. W tym wydaniu dodatkowo uzupełniono rewers o wiele elementów nawiązujących do filmu, przez co moneta ujęła mnie bardziej niż ta, która została wydana w 2020 roku. Prawdopodobnie monety mogą się bardziej podobać osobom pamiętającym po prostu powrót do przeszłości ze swojej młodości, ale sądzę, że także nowym odbiorcom ta moneta może przypaść do gustu. Srebrna jednouncjówka wybita została z limitem do 10 tysięcy egzemplarzy, a złota z nakładem do 100 sztuk. Monety także są już dostępne w sprzedaży. Kilka miesięcy temu South African Mint ogłosiła, że planuje drugą edycję serii Big Five. Pierwsze wydanie serii z jednej strony dostarczyło nam chyba jedne z najładniejszych monet ostatnich lat, ale ich zakup związany był jednak ze sporym wydatkiem. Słoń z 2019 roku bardzo szybko zyskał na popularności i już po kilku dniach oferowany był na naszym rodzimym rynku w cenie nawet 2,5 do 3 razy wyższej niż cena typowej jednouncjowej srebrnej bulionówki. Niemniej wszystkie 5 monet wchodzących w skład serii zachwycały pięknym odwzorowaniem zwierząt i dzięki temu łatwiej było niektórym zaakceptować tę właśnie cenę. Niedawno pojawiła się w sprzedaży pierwsza moneta Big Five 2, a na niej nowy wizerunek słonia, który zachował te charakterystyczne dla pierwszej postaci ujęcia zwierząt i układy elementów na monecie. Nagład został również utrzymany na poziomie 15 tysięcy sztuk i cena nowego słonia również przekracza cenę bulionu blisko trzykrotnie i wynosi około 320 zł. Nowy słoń prezentuje się naprawdę dobrze i myślę, że możemy spodziewać się wielu udanych wizerunków w Big Five 2, ale z uwagi na obecną wyższą cenę spotu srebra niż te 2 lata temu, to ewentualny zakup będziemy niestety mocno czuć po kieszeni. A na koniec kilka słów na temat nowego wydania spod szyldu Germania Mint. Tego polskiego producenta myślę, że znają już wszyscy miłośnicy monet premium. Przy dotychczasowych propozycjach mennicy można się było spierać, czy w pewnym sensie te fantazyjne nominały i waluty uzasadniają nazywanie medali monetami, ale w przypadku nowej propozycji Germania Mintu takiego dylematu mieć nie będziemy. Jedna z nowości mennicy pod nazwą Knights of the Past powstała przy współpracy mennicy z Bankiem Malty i dzięki temu nowa srebrna jednouncjówka posiadać będzie nominał 5 euro oraz nakład nieprzekraczający 15 tysięcy egzemplarzy.
Prócz niej pojawić ma się także dwuuncjowa, mocno uszlachetniona wersja high-reliefowa o nominale 10 euro i nakładem do 999 sztuk. Monety nawiązują do charakterystycznych rycerzy z zakonu maltańskiego w pełnym uzbrojeniu, a w tle widzimy również fragment pałacu Werdala, który od XVI wieku związany był z zakonem, a obecnie jest to ponoć letnia rezydencja prezydenta Malty, jak nam donosi Wikipedia. Jak wiadomo, zdjęcia czasem wypaczają faktyczny wizerunek monet, ale mennica udostępniła na swojej stronie krótki filmik pokazujący, jak moneta wygląda na żywo i rycerze naprawdę prezentują się bardzo dobrze. Z informacji, jakie udało mi się pozyskać, monety mają pojawić się w sprzedaży na przełomie października i listopada, więc chętni na zakup muszą jeszcze troszeczkę poczekać. I to już wszystkie propozycje w zestawieniu, jakie dla Was na dzisiaj przygotowałem. Pamiętajcie, by nie traktować ich jako mojej rekomendacji dla Was, gdyż decyzje o tym, jakie monety kupujecie, podejmujecie sami na podstawie własnych preferencji i strategii zakupowej. Zachęcam Was jednak do podzielenia się własną opinią w temacie tych właśnie monet, a także będę Wam ogromnie wdzięczny za zostawienie łapki w górę i za subskrybowanie kanału SDZ, jeśli jeszcze tego oczywiście nie zrobiliście. Zachęcam również do odwiedzenia SDZ-u na Facebooku, gdyż stamtąd dowiecie się o tego typu premierach nawet jeszcze szybciej. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas i obejrzenie dzisiejszego odcinka i już dziś zapraszam Was na kolejne filmy, które pojawią się, mam nadzieję, na kanale już niedługo. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.